To była dzisiaj naprawdę pasjonująca debata, która zapowiada bardzo ciekawą Radę Europejską od jutra, dlatego że wszyscy mogliśmy się przekonać, jak szybko spadają gwiazdy w Unii Europejskiej. Te wszystkie ataki na przewodniczącego Rady Europejskiej tylko dlatego, że powiedział parę rzeczy oczywistych, że system przymusowej dyslokacji nie działa, pokazują, jak łatwo jest zostać wrogiem Unii Europejskiej. Jak łatwo jest ogłosić kogoś tylko dlatego, że powie coś oczywistego, że zaprzecza całej integracji, współpracy. Ja swoją drogą dziwię się przyjaciołom politycznym pana Tuska, że nie występują w jego obronie. A teraz przejdźmy do rzeczy. Pomijając już system przymusowej dyslokacji migrantów, który rzeczywiście nie działa, również jeżeli chodzi o prawo azylowe, ono musi pozostać domeną państw, bo nikt nie ma prawa na przykład stwierdzić za zainteresowane państwo, że działacz Bractwa Muzułmańskiego z Egiptu jest uchodźcą politycznym, któremu należy udzielić azylu. Dziękuję bardzo.